Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Po raz drugi dzień dobry. Dzisiaj dwoje gości. Pani poseł Joanna Kluzik-Rostkowska, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. I minister Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry państwu. Jak się państwo czują po tej nocy powyborczej i po poznaniu cząstkowych wyników z ponad 40% okręgów? Ja powiem tak, w zasadzie się czuję dosyć podobnie jak przed wyborami. Trudno mi się odnosić do tych cząstkowych wyników, bo zobaczymy, jak one będą wyglądać na samym końcu. Odnosząc się do tych wyników exit polowych, no to powiem tak, utrzymaliśmy status quo. Zarówno PiS utrzymał status quo, mając większość pozwalającą mu rządzić samodzielnie, ale nie mając większości pozwalającej na zmianę konstytucji, tudzież nie mający większości pozwalającej obalić weto prezydenckie, co może nie być ważne w tej chwili, ale zobaczymy za pół roku. Jeśli chodzi o stan posiadania Platformy Obywatelskiej, to też mniej więcej jesteśmy na poziomie tej samej ilości mandatów. Więc... No tak, ale teraz są państwo z Nowoczesną, z Inicjatywą Polską. No tak, ale znaczy my jesteśmy tam gdzie byliśmy. PiS jest tam, gdzie był. No i wczoraj mnie pytano na wieczorze wyborczym, jak sądzę, dlaczego Jarosław Kaczyński był trochę smutny. Więc... To może Michał Dworczyk wie, dlaczego Jarosław Kaczyński był trochę smutny, o ile pan potwierdza, że był trochę smutny. Jarosław Kaczyński nie był smutny, natomiast... Ale nie był też bardzo wesoły. Na pani pytanie, ja się czuję przede wszystkim, pewnie jak większość polityków dzisiaj, niewyspany, bo wszyscy śledziliśmy spływające informacje z komisji wyborczych. Natomiast nie mogę się zgodzić z panią poseł, że tutaj zostało utrzymane status quo, bo nie zostało. I trzeba porównać to do wyników wyborów z 2015 roku. Jeżeli mówimy o Platformie Obywatelskiej, która wówczas zdobyła 24% poparcia, Nowoczesna 7,6% poparcia, czyli razem ponad 31% głosów padło na te dwie partie. Dzisiaj te dwie partie startując razem, do tego jeszcze właśnie Inicjatywa Polska, czy dodatkowe tam małe formacje. Zieloni. Tak, zdobywacie państwo 20 kilka procent. Ile to rzeczywiście nie wiemy jeszcze, no dlatego że... No to zostawmy, kto może. Ale to jest zdecydowanie mniej głosów. Natomiast PiS, które 4 lata temu zdobyło nieco ponad 37% głosów, dzisiaj jest wyraźnie ponad tym progiem 40%, czyli zanotowaliśmy wyraźny progres. Dobrze, to już zostawmy te procenty, ponieważ czekamy na wyniki oficjalne PKW dziś wieczorem lub najdalej jutro rano. Grzegorz Schetyna mówił wczoraj, że w Warszawie nie będzie Budapesztu. Co to znaczy? Czego nie będzie w Warszawie? To znaczy nie będzie takiej sytuacji, do jakiej dąży Orban na Węgrzech, czyli podporządkowania sobie wszystkiego, zmiany konstytucji i tak dalej, bo tego nie będzie. Ale akurat, także... akurat wczoraj w Budapeszcie wybory samorządowe. No więc w tym sensie w Budapeszcie jest Warszawa. Tak? Bo przypomnę, że w wyborach samorządowych tu akurat w Warszawie wygraliśmy, ale to nie chodziło o porównywanie wyborów samorządowych do wyborów parlamentarnych, tylko tego, kto rządzi na poziomie państwa. Więc ja myślę, że jednak to, że Jarosław Kaczyński nie był do końca wczoraj zadowolony, że o tym mówił wprost, bo mówi, że przecież zasługujemy na więcej, powinniście tak mieć tych głosów więcej. Ja myślę, że to się bierze z takiego kalkulacji, o której wcześniej mówiłam, no, że nie ma mowy o większości konstytucyjnej, póki co, a Jarosławowi Kaczyńskiemu się marzy tak gruntowna przebudowa Polski, no, że bez, rozumiem, zmiany konstytucji mu się to nie uda. I oczywiście przed nami jeszcze jedne wybory za pół roku. Nie wiemy, jak się będzie układała sytuacja w Senacie, ale ilość głosów potrzebna do odrzucenia ewentualnego przyszłego prezydenckiego weta też może mieć znaczenie. Myślę, że stąd ten lekki smutek prezesa. Czy po potwierdzonym przez PKW wyniku korzystnym dla Prawa i Sprawiedliwości premierem pozostanie Mateusz Morawiecki? Jak pan myśli? Może pan coś wie? Prezes Jarosław Kaczyński w czasie kampanii podkreślał kilkakrotnie, że premier Mateusz Morawiecki będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na ten urząd w przypadku wygranej
naszej partii w wyborach. Wszystko wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość będzie tworzyło rząd, więc myślę, że Mateusz Morawiecki będzie kontynuował swoją misję. Jest to świetny prezes Rady Ministrów, który zarówno na forum międzynarodowym, jak i krajowym zrobił bardzo dużo dobrego dla Polski. Także a potrzebne będą jakieś zmiany w rządzie? Ja wiem, że trzeba na nowo rząd utworzyć, ale czy ten rząd będzie podobny do tego, albo nawet tożsamy? Zaczekajmy na wyniki i wtedy będziemy dyskutować na temat kształtu przyszłego rządu. Natomiast no, mnie nieco bawią te spekulacje różne na temat nastroju pana prezesa, czy był bardziej zadowolony, czy mniej zadowolony. Panie pośle, no pan chyba nieuważnie słuchał. Pani poseł, no. Ja starałem się pani nie ale przerywać, że liczę na to samo. Że PiS zasługuje na więcej, sam tak powiedział. Że oczywiście chcielibyśmy zdobyć jak najwięcej głosów. I to jest naturalne, że partia, która przekonuje do swojego programu, niezależnie czy jest lewicowy, czy prawicowy, chciałaby zdobyć jak największe poparcie. My jesteśmy zadowoleni z tego, że pierwszy raz w historii Polski jest tak duże poparcie dla jednej formacji politycznej. To jest około 8 milionów głosów, które zostały oddane na Prawo i Sprawiedliwość. Nigdy w historii III Rzeczpospolitej podobnej sytuacji nie było. To jest olbrzymi mandat społeczny. A jaką natomiast opozycją będzie koalicja? Nie miało, nigdy nie miało. To w wyborach prezydenckich podobne były liczby. Jaką opozycją będzie Koalicja Obywatelska? I przede wszystkim, czy państwo będą mieli wspólny klub z Nowoczesną? Jak to będzie wyglądało na poziomie parlamentu? Będziemy rozmawiać o tym wtedy, kiedy to w parlamencie się spotkamy. To nie jest przesądzone? Znaczy, ja tego nie wiem. Wydaje mi się to dosyć naturalnym, że skoro startowaliśmy wspólnie, to będziemy mieć wspólny klub. Tym bardziej, że ten wspólny klub już był, przypomnę, w momencie, kiedy połączyliśmy. No tak, ale to była sytuacja przedwyborcza, więc mogło być inaczej. Nie, tutaj myślę, że to zostanie utrzymane. Powiem tak. PiS te wybory wygrał. Nie ma o czym gadać. Jest tylko pytanie, jaki będzie ostateczny wynik rozkładu głosów w parlamencie, ale rzeczywistość jest jaka jest. To znaczy mamy za sobą dewastację edukacji i proszę mi nie mówić, że jest inaczej. Dzisiaj dzień nauczyciela, wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego wszystkim nauczycielom i tym szkolnym i tym przedszkolnym też, bo to też są wychowawcy. Więc kwestia nauczyciel przedszkolny. To właśnie może jak papa nauczyciel przedszkolny, to pamiętajcie o tym, że oni też powinni mieć wychowawstwo, bo zapomnieliście o tym. No nie, nawet daliście dodatek właśnie. Cieszę się, że pani minister o tym pamięta. Nie uznaniowo, proszę pani. Uznaniowo, ale dobrze. Każdy wychowawcą otrzymuje. Państwo nie zrozumiali są, mówiąc jednocześnie. Jest tak. Edukacja w zapaści. Absolutna dewastacja. Służba zdrowia w zapaści. Absolutna dewastacja. Polska Grupa Zbrojeniowa, do której kiedyś płynęło 70% tych pieniędzy, które pozostawały na polskim rynku, które dzisiaj były po wojnie, zwracane do budżetu, które było 11 miliardów zwróconych. Tylko 30. Sądownictwo, dewastacja. Więc mamy do czynienia z taką rzeczywistością, która czyli istnieje. W związku z tym Platforma Obywatelska i Koalicja Obywatelska pozostanie, i tu jest cytat z Grzegorza Schetyny, to nie moja ocena, totalną opozycją? My będziemy, tak jak do tej pory, opozycją merytoryczną, bardzo silnie punktującą wszystkie błędy rządu. I panie pośle, to już nie ma czego śmiać. Opozycja jest od tego, żeby patrzeć na rękę rządzącym. Oczywiście, ja nie wiem, czego pani tutaj rację, się obawia. A śmieję się, nie obawiam się niczego. Natomiast śmieję się z tej merytorycznej opozycji, bo państwo sami podkreślaliście, że jesteście opozycją totalną. Ja rozumiem nawet polityczny zamysł, natomiast jest to per saldo w moim przekonaniu szkodliwe z punktu widzenia Polski. A to, co pani powtarza właśnie te wszystkie opowieści o tym, jak to strasznie w Polsce jest źle, no to też myślę, że jak będziecie funkcjonować dalej w taki sposób, kontestując absolutnie wszystko, to nie przekonacie do siebie Polaków, ale to jest wasza rzecz. Ja chciałbym, żeby w tej kadencji, bo zaczęliśmy mówić o jaka będzie ta kadencja, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość? Jakie ma plany? Żeby zmniejszyły się trochę podziały w Polsce, ostrość tych podziałów. To znaczy, że państwo
wprowadzą pakiet demokratyczny w Sejmie? Żebyśmy zaczęli merytorycznie ze sobą rozmawiać. I widzę dobry prognostyk jeden, i to z czasów kampanii, czyli z tej najostrzejszej polaryzacji politycznej. Mianowicie pakiet dla zdrowia, który został podpisany przez wszystkie formacje polityczne, daje taką nadzieję, że być może z tego bieżącego sporu politycznego będziemy potrafili pewne dziedziny życia wyłączyć, gdzie znajdziemy pewne porozumienie, pewne minimum, co do którego możemy się zgodzić i na rzecz którego możemy pracować. Z punktu widzenia Polski to byłoby bardzo korzystne. Panie ministrze, czy pakiet demokratyczny teraz będzie można wprowadzić? Pan marszałek Terlecki mówił, pytany o to, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość, które samo się tego pakietu domagało, nie przeprowadziło, nie wprowadziło go. Czy teraz ten Sejm będzie w takim kształcie, że będzie można ten pakiet wprowadzić? Ja nie wiem, pani redaktor, jakie będą ustawy wprowadzane. Ale według pana powinien być pakiet demokratyczny? Ja nie wiem, jakie będą ustawy wprowadzone w przeciągu najbliższych dni i miesięcy, natomiast na pewno powinniśmy wszyscy pracować. Ja nawet nie wiem, czy to chodzi o ustawy, to raczej o regulamin, prawda, Sejmu. No, na pewno będziemy rozmawiać o tym wszystkim po sformułowaniu, po stworzeniu nowego i po zaprzysiężeniu nowego Sejmu. Ja chciałbym, żeby Sejm był forum dialogu i forum merytorycznej rozmowy, a nie populizmu i brutalnych ataków. A wcześniej pan nie chciał, panie pośle, bo tutaj to powiem szczerze, brzmi trochę zabawnie po 4 latach. Rzeczywiście 4 lata temu mówiliście państwo o pakiecie demokratycznym, który później w praktyce okazał się absolutnie pakietem antydemokratycznym. Więc rzeczywiście ja też pytam, ale chciałam zapytać czy Grzegorz Schetyna sprawdził się jako przywódca Koalicji Obywatelskiej? W moim odczuciu tak. Oczywiście przed nami wybory na przełomie roku. Tak, wybory przed Platformie. W Platformie te wybory wyglądają tak, że tak naprawdę decyduje każdy członek Platformy, jeśli będzie tego chciał. Ale w moim odczuciu tak, że już ten się sprawdził i póki co ja nie widzę tutaj żadnego kandydata, który mógłby Grzegorzowi z Schetynie zagrozić. A jaka będzie pozycja Małgorzata Kidawy-Błońskiej? Jaka będzie jej rola? No, bardzo ważna. No, była twarzą naszą tej kampanii. No, bardzo bym chciała, żeby w dalszym ciągu była wicemarszałkiem Sejmu, tak jak to było do tej pory. To na pewno będzie pomagało w tym, co się marzy panu posłowi w tej chwili, a co niekoniecznie było domeną PiS-u w ostatniej kadencji. To znaczy współpraca, a nie granie na głębokie podziały. A jeżeli chodzi o to, że coś chcecie naprawiać. No dobrze, ja się cieszę, że państwo coś chcecie naprawiać, tylko najpierw zepsuliście, no 92% szpitali powiatowych z wielkimi długami, kolejki do lekarzy wydłużone i tak dalej. Także bardzo się cieszę, że chcecie... Oba państwa ugrupowania podpisały ten pakt dla zdrowia, także może to będzie poza sporem. Oczywiście wszystko jest winą Prawa i Sprawiedliwości. Pani poseł, wy na szczęście byliście idealni i w tym pokładamy nadzieję, że ta kadencja będzie lepsza, dlatego że Platforma Obywatelska jest doskonała. Panie pośle, ja ale to wy rządzicie, a nie my. No. Trzymam kciuki za Grzegorza Schetynę. Mam nadzieję, że jeszcze długo będzie przewodniczący Platformy Obywatelskiej, bo tyle, ile w wygranej wyborów Prawa i Sprawiedliwości pomógł Grzegorz Schetyna, to nikt nam tyle nie pomógł. Jarosław Kaczyński swego czasu pomógł Grzegorzowi Schetynie, Donaldowi Tuskowi. Krótkie pytanie do pana. Zaliczył czy taką Prawo liczbę i Sprawiedliwość jak chyba nikt w tych wyborach. Będzie kontynuować reformy, czy będzie je pogłębiać? No, tam, gdzie trzeba, będziemy je pogłębiać. A gdzie trzeba? Tam, gdzie trzeba. No, jest szereg takich dziedzin. Służba zdrowia wymaga olbrzymich zmian. Sądy, oczywiście, jeśli chodzi o reformę sądownictwa, tu też jest bardzo dużo do zrobienia. Chcielibyśmy, żeby Polacy mieli poczucie, idąc do sądu, że mogą liczyć na sprawiedliwy sąd. Dziękuję bardzo. Joanna Kluzik-Rostkowska, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska i Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera, Prawo i Sprawiedliwość, Beata Michniewicz. Do usłyszenia.